Szczęść Boże, Polski Punkt Widzenia. Krzysztof, witam Państwa serdecznie. A naszym gościem jest pan poseł Patryk Jaki, Zjednoczona Prawica, rzecznik Solidarnej Polski. Dobrze Szczęść przedstawiłem, Boże. Szczęść tak, Boże? Dobrze. Panie pośle, zacznijmy od spraw politycznych. Kampania, niedawno został ogłoszony termin wyborów, kampania trwa w najlepsze. Jutro posiedzenie rządu we Wrocławiu, a w pana Opolu też będzie rząd? Będzie posiedzenie rządu? Wcale bym się nie zdziwił. Ale biorę pod uwagę, że Platforma jest w stanie zapłacić każde pieniądze za to, żeby utrzymać się u władzy, bo przypominam, posiedzenia wyjazdowe rządu są związane z gigantycznymi kosztami, bo trzeba zapewnić ochronę wszystkim ministrom, trzeba zapewnić odpowiedni przejazd, no, logistykę itd. Obraz, że podstawiany jest autokar, jadą ministrowie, to się wydaje nieduże koszty. No, tak, ale ochrona tego wszystkiego to są naprawdę bardzo duże pieniądze. Zresztą to, że rząd nie chce się pochwalić, ile to kosztuje, to już moim zdaniem jest znamienne. Na pewno w Warszawie koszty są znacząco niższe. No i to dziwi. Znaczy, to dziwi w sytuacji, w której przecież rząd mówi, że nie ma pieniędzy dla osób starszych, nie ma środków, żeby podwyższyć emerytury, nie ma pieniędzy na osoby niepełnosprawne, mają sobie radzić za 500 zł miesięcznie, ale kiedy trzeba zrobić propagandę rządową, wyjechać sobie do jednego, drugiego miasta, zorganizować cyrk, szopeczkę, to pieniądze zawsze się znajdą. I to jest wyjątkowo przykre. To jest wyjątkowo przykre w dobie statystyk i badań, które pokazują, że w Polsce rozwarstwienie społeczne pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi ciągle wzrasta, ciągle rośnie, należy do najwyższych w Unii Europejskiej. U nas po prostu bogaci stają się coraz bogatsi, a biedniejsi coraz biedniejsi. Jest taki wskaźnik Gianiego w Unii Europejskiej, który właśnie mierzy to rozwarstwienie. No i Polska należy do jednych z niechlubnych, Polska jest jednym z niechlubnych liderów tej statystyki, tych rankingów. Zresztą, żeby to zobaczyć, to wystarczy pojechać do Polski powiatowej, wyjechać poza Warszawę i zobaczyć, jak wygląda życie, kiedy rodziny muszą się utrzymać za 300 zł, prawda, na jedną osobę albo nawet mniej. Panie pośle, termin wyborów pana zaskoczył czy nie? Bo 25 października, jak rozmawiałem jeszcze przed decyzją prezydenta, to wiele osób, nawet z Platformy Obywatelskiej, spodziewało się, że te wybory będą raczej bliżej pierwszej dekady października niż trzeciej dekady, a to mamy 25 października. Nie zaskoczył mnie ten termin, powiem szczerze, ponieważ jest on wybrany typowo pod Platformę Obywatelską. Tutaj Bronisław Komorowski po raz kolejny okazał się jej karnym funkcjonariuszem, przepraszam, tej partii. A dlaczego? Ponieważ późniejszy, bo to jest najpóźniejszy z możliwych terminów wyboru, a im późniejszy termin wyborów, tym większe szanse Platformy. Dlaczego? Ponieważ długa kampania sprzyja dużym wydatkom. Im dłuższa kampania, tym faworytem staje się partia, która ma więcej pieniędzy. A nie muszę Państwu mówić, że Platforma Obywatelska, partia biznesmenów, różnych układów i tak dalej, to jest partia, która ma zdecydowanie więcej środków. Dlatego liczą, że w końcówce kampanii będzie ich więcej billboardów, więcej reklamówek i w ten sposób nadrobią stracone do obozu Zjednoczonej Prawicy punkty. No, po drugie, pamiętajmy, że jednak Platforma Obywatelska jest partią goniącą, a w związku z tym dla partii goniących im dłużej trwa kampania, tym również lepiej, prawda? Dlatego to widać, że to było typowe partyjne posunięcie, znów interes państwa, znów polska racja stanu gdzieś w tym wszystkim zaginęła. Czy Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica będzie się angażować w kampanię referendalną? Referendum szybciej, we wrześniu? Sądzę, że w ograniczonym stopniu. Ja uważam, że to są pieniądze wyrzucone w błoto. No znów mówimy, prawda, o tym, że ile przecież potrzeb jest w naszym kraju, ile osób potrzebuje natychmiast pomocy. 100 milionów chyba będzie nas kosztowało. No właśnie, 100 milionów złotych. Znaczy tak, co chwilę słyszymy o dramatycznych sytuacjach na oddziałach onkologicznych, dramatycznych. Nie ma pieniędzy, Polacy muszą się zrzucać na to, żeby ratować. No dzisiaj stanowisko stracił ordynator we Wrocławiu, bo się poskarżył, że jest źle. A ma być dobrze. Minister zdenerwował. Tak, przecież Platforma oficjalnie mówi, że jest dobrze, no to lekarze muszą mówić, że jest dobrze. Wszędzie musi być dobrze, wszędzie musi być propaganda sukcesu, jak Zagierka. Ale naprawdę te sytuacje, z którymi się spotykają codziennie pacjenci w służbie zdrowia, już nie są śmieszne. I powiem szczerze, że tutaj Platforma wykazuje się wyjątkową obłudą, bo z jednej strony mówi, że nie ma pieniędzy, żeby pomóc bardzo ciężko chorym dzieciom. I widzieliście Państwo to w internecie, muszą się rodacy składać, żeby na bardzo rzadkie choroby, żeby zebrać na leczenie. A polski rząd mówi, 6 milionów Polacy potrafi zebrać, a polski rząd mówi, że tego wydaje, prawda, z pomocą Bronisława Komorowskiego, 100 milionów na referendum, które tak naprawdę po co jest? Ja nie potrafię tego zrozumieć. Kiedy tak, jedno pytanie jest już nieaktualne,
Jedno pytanie jest absurdalne, a jedno, no, nazwijmy to, mówiąc oględnie, eufemistycznie, kontrowersyjne. To są pieniądze absolutnie wyrzucone w błoto. Jeżeli już, to takim prawdziwym referendum to są przecież wybory. Każda partia ma program, każda partia może głosić, prawda? Jeżeli wybierzecie partię X, to będziecie mieć to, to i to. Jeżeli wybierzecie partię Y, to będziecie mieć to i to. Ale żeby wydawać dodatkowe 100 milionów na tego typu pytanie, ja uważam, że to jest wydatek, no, mówiąc delikatnie, zbędny. Panie pośle, chciałem też przejść do jednej ważnej sprawy, a dla wielu Polaków kontrowersyjnej. Chodzi o stosowanie marihuany w leczeniu. Pan jest autorem ustawy, projektu ustawy, który jest w Sejmie. No i jak czasami rozmawiałem z różnymi ludźmi, to dziwili się, że jak to, poseł prawicy chce legalizować marihuanę. Panie pośle, legalizować marihuanę? To znaczy, o co chodzi w tej ustawie? Legalizować marihuanę absolutnie nie. To znaczy, my musimy pamiętać, że ja jestem zdecydowanym zwolennikiem bardzo twardej walki państwa z miękkimi narkotykami. Ja zresztą byłem jednym z autorów ustawy zaostrzającej obecne przepisy, jeżeli chodzi o walkę właśnie z marihuaną. Natomiast marihuana to nie jest tylko narkotyk, jak powszechnie się uważa, ale również część tej rośliny ma właściwości lecznicze. Jest 190 badań na świecie, które pokazują, że ma właściwości lecznicze. Czyli nie to, że komuś robimy popularnego skręta czy jakiś wywar i taką czystą marihuanę wstrzykujemy. Tak, nie, oczywiście, że nie. Czy tam, tak jak sobie ktoś spali, przepraszam, przysłowiowego skręta. Ja w ogóle uważam, że z takimi osobami trzeba walczyć i to bardzo stanowczo państwo powinno walczyć. Natomiast jeżeli lekarze mówią, że część tej rośliny może być skuteczna w leczeniu i jest skuteczna w leczeniu. To widać w Polsce na przykład na padaczkę lekooporną, na stwardnienie rozsiane. Pomaga w bardzo ciężkich przypadkach tam, gdzie inne leki nie pomagają. I mówimy często o na przykład formie, nie wiem, syropu, oleju, prawda, czyli nie typowego tego, przepraszam, przysłowiowego papierosa. To dlaczego tego nie udostępnić? Jeżeli widzimy dzisiaj... Ale ten lek nie ma działania uzależniającego? No właśnie nie. Znaczy lekarze pokazują, że nie. Tym bardziej, że... Bo to jest inna część rośliny, tak? Bo są dwie części tej rośliny. Jedna część to jest THC, czyli to jest ta substancja psychoaktywna, a druga część to jest CBD. To jest olej, który nie ma tej... To jest część marihuany, która nie ma tej substancji psychoaktywnej i może spełniać wiele dobrego, jeżeli chodzi o leczenie. I lekarze to potwierdzają, no jeżeli mamy przykład dzieci, które miały 160 napadów padaczkowych dziennie i nic im nie pomagało. I to była jedyna, marihuana zastosowana w leczeniu. Dzięki tej marihuanie te dzieci wróciły do normalnego życia. Ataków padaczkowych nie mają, zaczynają się uśmiechać, normalnie rozwijać. Dlaczego polskie państwo ma stać z boku i nie pomóc takim dzieciom? Tym bardziej, że robi się to pod nadzorem lekarza. W jakich okolicznościach można by tę marihuanę leczniczą podawać? No w mojej ocenie to musiałby być bardzo ścisły nadzór. To znaczy musiałaby być długa historia choroby, musiałaby być recepta. Czyli nie od razu, że ktoś przychodzi do specjalisty i uważa, że powinien dostać. Tak. Nie. To na to się absolutnie nie możemy zgodzić. Natomiast tak, długa historia choroby, przede wszystkim recepta ścisłego zarachowania najlepiej, czyli taka jak w przypadku morfiny, czyli dużo silniejszego narkotyku, który również jest stosowany w leczeniu. I wtedy tak. I wtedy mamy gwarancję. Lekarz, rozumiem, mógłby wystawić taką receptę. Tak, tylko specjaliści oczywiście. I ja mam wtedy przekonanie, że tworzymy barierę pomiędzy marihuaną używaną do rekreacji, i tutaj państwo powinno z tym walczyć, i barierą i marihuaną używaną w medycynie. Ja po prostu mam w sobie być może zbyt dużo empatii, ale jeżeli widzę dzieci, które potrzebują natychmiast leku i to jest jedyny lek, lekarze wskazują, to jest jedyny lek, który może pomóc, to ja nie mogę stać z boku. Ja uznałem, że trzeba napisać tą ustawę, mimo że ktoś może to uznać za sprawę kontrowersyjną, ale ja niestety mam wrażenie, że tak jak patrzę, jak przyjrzałem się temu problemowi, to widzę, że na świecie wszędzie to jest stosowane w leczeniu. I mam wrażenie, że w Polsce to nie jest zastosowane tylko dlatego, że koncerny farmaceutyczne wolą wpychać swoje drogie specyfiki niż marihuanę, która de facto jest rośliną, którą każdy może wyhodować w domu, czyli byłaby lekiem wyjątkowo tanim. I dlatego koncerny się temu sprzeciwiają i w Polsce do dzisiaj nie jest dostępna w leczeniu, albo jest bardzo trudna. Czyli co, w biznes jednak? Ja jestem przekonany, że tutaj jak zwykle biznes jest ważniejszy od zdrowia, tak jak w przypadku... Panie pośle, a dlaczego nie udało się, dlaczego Platforma nie poparła projektów chociażby pana Palikota, który mówił o legalizacji marihuany, właśnie podawano te względy lecznicze? No jestem przekonany właśnie, że tutaj chodzi o koncerny farmaceutyczne, które
A czym się różnił projekt pana Palikota od pana projektu? Projekt pana Palikota mówił o tym, że trzeba całkowicie zdepenalizować marihuanę jako taką, czyli de facto byłaby dostępna, tak jak nie wiem, w kiosku można sobie kupić, prawda, gumy do rzucia. Jak za granicą w barach, tak? Tak, jak za granicą gdzieś w barach w Holandii, no to nie. No to na to się absolutnie nie zgadzam, z tym trzeba walczyć. Marihuana nie może być traktowana jako używka, jako rekreacja. Marihuana tylko dla lekarzy, tylko do celów leczniczych, tylko w najtrudniejszych przypadkach i tylko wtedy, kiedy mamy pewność, że to pomoże w leczeniu. Panie pośle, ten projekt będzie jeszcze przedmiotem obrad w tej kadencji parlamentu? Czy no tak, na najbliższym posiedzeniu ma się odbyć pierwsze czytanie. No i spodziewam się bardzo trudnej dyskusji, natomiast, no tak jak mówię, no są dzieci, które potrzebują pomocy natychmiast. Panie pośle, chciałem przejść do drugiego tematu. On trochę przycichł, ale myślę, że warto do niego wrócić, bo w parlamencie też zaczęły się prace, jest procedowana ustawa o kredytach frankowych. Tu rząd twierdzi, że wyciąga rękę do frankowiczów. Chyba dobrze, że zaczęliśmy w końcu próbować załatwić to na drodze prawnej. Tylko że tu jest znów wielka propaganda sukcesu. To, co Platforma robi, to jest absolutny skandal. Ja pozwólcie Państwo, że przypomnę, że prawie milion Polaków wraz z rodzinami ma wzięte kredyty we frankach i znalazło się w takiej sytuacji, że na przykład ktoś wziął kredyt na 400 tysięcy, żeby wybudować dom, spłacił już te 400 tysięcy i dalej w związku ze wzrostem kursu ma do spłaty 500 tysięcy. No to jest szok. Znaczy nigdzie indziej, w żadnym innym państwie się nie stosuje takiego prawa. Tym bardziej, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jest tak, że można windykować dług tylko do wysokości faktycznego długu. A w Polsce jest tak, że ktoś zaciągnął kredyt na 400 tysięcy, ale można windykować od niego milion, prawda? Czyli to są ludzie, którzy są już naprawdę wpadli w pętlę zadłużenia. I co więcej, nawet jakby stracił dom, zająłby mu bank, to i tak musi spłacić te pieniądze. No dokładnie tak. Czyli to jest człowiek, który znalazł się w sytuacji bez wyjścia, cała rodzina znalazła się w sytuacji bez wyjścia. A dlaczego się znalazła? Bo zaufała państwu. Bo często było tak, że osoba, która przychodziła do banku, brała kredyty frankowe, a nie złotowe. Dlaczego? No bo tylko na kredyty frankowe było ich stać. I banki zapewniały banki, które przypominam są pod nadzorem państwa, czyli było zaufanie do państwa, zapewniały, że tak będą wyglądały raty, że Szwajcaria to najstabilniejsza jest finansowo, prawda, na świecie i w związku z tym nie macie się państwo co bać. A niektórym wręcz mówiono, że możecie wziąć kredyt tylko we frankach, bo na inny was nie stać, prawda? I po tylu latach ten kredyt wzrasta 100% i polskie państwo mówi, radźcie sobie sami. No i wracamy do projektu Platformy. Co Platforma proponuje? Że mogą z niego korzystać osoby, które mają dom do 100 metrów. No, szanowni Państwo, no kto buduje domy do 100 metrów? Przecież to jest jakaś garstka ludzi. No generalnie, że jak buduje się dom, no to buduje się dom większy, powyżej 100 metrów. Czyli to mi wygląda na jakieś rozwiązanie absurdalne. Mieszkania, powiedzmy, no to tak, były mniejsze niż 100 metrów. Tak. A ktoś, żeby mógł, ma mieszkanie i chce skorzystać z tej ustawy, no wziął kredyt na ten, to musi mieć mieszkanie do 65 metrów. No i trójkę dzieci. Czyli to jest po prostu tak ograniczona dodatkowo jest to ustawa w mojej ocenie w ogóle pisana pod banki, bo na mocy tej ustawy oblicza się tak naprawdę, ile kto rzekomo miał zyskać dzięki temu, że wziął kredyt we frankach, ile potem stracił po kursie i jakie koszty poniósł bank. To znaczy, jakie koszty poniósł bank. To bank zarabiał generalnie na tego typu kredytach. I wielu osobom nie dawał. Tak, charytatywnie bank nie działa. I wielu osobom po wejściu tej ustawy w życie to się okaże, że gdyby mieli z niej skorzystać, no to jeszcze mają dopłacić do tych kredytów, prawda, gdzie zapłacili 400 tysięcy, do spłaty mają milion, jeszcze mają dopłacić. No po prostu Platforma, jak już proponuje jakieś rozwiązania, to nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. To jest naprawdę, to nie rozwiązuje żadnego problemu. Czeka pan na projekt prezydenta Dudy? Bo zapowiadał, że po objęciu urzędu ten projekt przedstawi. Czekam. Znaczy nie tylko ja czekam. Czeka wielu Polaków. Ja mam nadzieję, że rządy prawicowe wreszcie ten problem rozwiążą. Banki w Polsce to są tłuste koty. Ale to są naprawdę tłuste koty. To są, wystarczy spojrzeć na ich sprawozdania giełdowe. Przecież większość WIG-u 20 to przecież są banki. To jest sektor finansowy, czyli największe przedsiębiorstwa w Polsce i większy to jest zagraniczny kapitał. Te pieniądze są wyprowadzane z Polski. Panie pośle, na razie sondaże przedwyborcze wskazują, że prawica PiS, Zjednoczona Prawica, Solidarna Polska mają szansę na większość w parlamencie, na samodzielne rządy, tylko że możecie w spadku dostać parę kukułczych jaj, a jednym z tych jaj będzie rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Znaczy jeszcze potrzebna jest zgoda Senatu na objęcie przez niego urzędu, ale raczej chyba ta zgoda jest niemal pewna, bo Platforma ma tam większość. Jakie mogą być te relacje między prawicowym rządem a rzecznikiem Bodnarem? To będą relacje, mówiąc delikatnie, bardzo trudne, ponieważ rzecznik Bodnar
to będzie prawdopodobnie, znając jego dotychczasową działalność, ale poglądy przede wszystkim, no, to jest osoba, która mówiła otwarcie, że głosowała na ruch Palikota, w ogóle się tego nie wstydziła, prawda? A słuchając dalej jego poglądów, to ma się wrażenie, że to jest w ogóle lewe skrzydło ruchu Palikota, to znaczy to jest osoba, która mówi, że jest za małżeństwami homoseksualnymi, że jest za adopcją dzieci przez małżeństwa homoseksualne, że jest za aborcją w każdej postaci, prawda? Czyli aborcją, którą można by było dokonywać. Czyli aborcja prawem człowieka, tak? Tak, tak, można było. Czyli naprawdę to jest osoba, która, ja mam wrażenie, że to nie będzie rzecznik praw obywatelskich, tylko to będzie rzecznik mniejszości seksualnych. A co taki rzecznik może? No właśnie, niestety taki rzecznik dużo może, ponieważ jest to instytucja konstytucyjna, zapisana w Konstytucji, jest praktycznie nieodwołalny, nie można go odwołać. Z drugiej strony może kierować ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, czyli można sobie wyobrazić, że nawet jeżeli prawica zdobyłaby władzę totalną w państwie, no to będzie miała takiego rzecznika Bodnara. Jeszcze dodatkowo mamy Trybunał Konstytucyjny, który może ciągle przeszkadzać, prawda? I może udowadniać, że mniejszości seksualne to generalnie to powinny mieć większe prawa niż tradycyjna polska rodzina. Ja wcale się nie zdziwię, jeżeli będziemy taką debatę toczyli, ale to jest przede wszystkim dowód na to, że Platforma, wbrew temu co mówi, że jest partią, która ma gdzieś te korzenie konserwatywne, jest to partia, która skręciła radykalnie w lewo. I ja mam nadzieję, że już po tej decyzji już nikt nawet nie będzie się zastanawiał, nikt o poglądach prawicowych, czy warto oddać głos na Platformę. No nie warto. No chyba, że chcecie, żeby za chwilę homoseksualiści mogli adoptować dzieci. To dojdzie do takich skandali i żeby dochodziło do takich skandali, jak w niektórych, no niestety, w zachodnich państwach. Panie pośle, właśnie, bo to, jak pan mówił, no, rzecznik jest instytucją zapisaną w Konstytucji, ma możliwości kierowania ustaw, ale też no, tak jak przyglądaliśmy się różnym działaniom poprzednich rzeczników, też podejmują interwencje takie bieżące. To może być osoba, która może się będzie wam psuła krew. No to ja jestem przekonany, że tak będzie, bo przecież ilu homoseksualistów się skarży, że rzekomo są dyskryminowani w Polsce, prawda? Są bardziej dyskryminowani niż ktokolwiek i za chwilę się może okazać, że będziemy się zajmowali tylko takimi sprawami, tak? Czyli nie będzie spraw, które są w mojej ocenie wyjątkowo poważne i którymi trzeba się zająć natychmiast. I rzecznik praw obywatelskich powinien być od tego, na przykład zabieranie dzieci za biedę. Tak jak słyszeliśmy na przykład, gdzie zabrano, oderwano matce od piersi dziecko, dlatego że rzekomo wszedł jakiś urzędnik i zobaczył muszki owocówki w kuchni. No przecież to państwo powinno postępować bardzo twardo, bardzo brutalnie. Jeżeli ja miałbym na to wpływ, to po prostu to powinno być, kara powinna być taka, żeby wszyscy sędziowie się zastanowili 7 razy, następny raz, jeżeli... bronić obywatela tu w zasadzie. Powinien bronić obywatela. A nie wiem, czy pan redaktor wie, jak obserwowaliśmy ostatnie badania zaufania do wymiaru sprawiedliwości, do wymiaru sądowniczego, to okazuje się, że więcej w Polsce osób ufa Januszowi Palikotowi niż polskim sądom. Ja się wcale nie dziwię po takich decyzjach. Ponad 50% obywateli mówi, że w ogóle nie ufa polskim sądom, a tylko ufa około 20 kilka procent. Wymiar sprawiedliwości to jest coś, co trzeba radykalnie naprawić. I tu dochodzimy do punktu wyjścia, to znaczy do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich jako instytucja konstytucyjna właśnie w takich momentach powinien interweniować. W takich, kiedy zabiera się dzieci. To jest po prostu potworna tragedia. To jest trauma, której nie da się zmazać przez całe życie. Rodzice kochają swoje dzieci. No owszem, no nie mają tyle pieniędzy, ile tutaj, prawda, ta finansjera warszawska, ale kochają te dzieci, robią co mogą, prawda, i wchodzi jakiś urzędnik i zabiera te dzieci. No tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich powinien interweniować. A jeżeli Rzecznik będzie się zajmował tylko mniejszościami seksualnymi, no to... No tak, Rzecznik Praw Dziecka znowu nie ma takiego umocowania jak Rzecznik Praw Obywatelskich, więc to zupełnie... Tak, ale też powinien coś robić, ale ten to jest też egzemplarz. Tak, tak, inny tytuł. Panie pośle, kadencja powoli się parlamentu kończy. Jakieś niespodzianki nas jeszcze czekają ustawowe, czy raczej już będzie spokojnie? Czy jeszcze coś tam ma pan informację, że jakiś rząd nam jakieś niespodzianki legislacyjne szykuje? No wcale bym się, znaczy po ustawie in vitro, to już myślałem, że nic gorszego nam się zdarzyć nie może, ale prawda, no Ewa Kopacz jest w stanie wyjątkowo zaskakiwać, ale widać, że naprawdę skręca w lewo, robi wszystko, żeby Platforma zjadła ten elektorat ruchu Palikota. No i cóż, ale uważam, że to są tragiczne decyzje dla Polski. Mam nadzieję, że już po tych
8 latach rządów Platformy, czyli to prawie dekada, wreszcie przyjdzie czas na porządny rząd prawicowy, dla którego Polska będzie miała naprawdę znaczenie, kiedy będziemy, mam nadzieję, że będziemy mogli spokojnie, ale też szybko odbudowywać podstawy polskiego państwa, fundamenty polskiego państwa. Gdzie nie spojrzeć, to trzeba coś naprawić. Edukacja, trzeba przywrócić lekcje historii obowiązkowe do szkół, służba zdrowia, trzeba wreszcie przestać prywatyzować służbę zdrowia. Każdy obywatel według konstytucji ma prawo do służby zdrowia i w Polsce też trzeba tutaj radykalnie to zmienić, bo teraz tam, gdzie jest pieniądz, ci ludzie, którzy mają pieniądze, mają dostęp do służby zdrowia. Ja wiem, że moglibyśmy długo mówić. A akurat czas niestety już dobiegł końca. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był pan poseł Patryk Jaki, Zjednoczona Prawica, rzecznik Solidarnej Polski. Dziękuję jeszcze raz za wizytę w studio. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.